Cześć, z tej strony Maciej Piotrowski z Benchmark.pl. Jeżeli oglądaliście naszego ostatniego filmiku, jak wyczyścić PlayStation 5, to polecamy go obejrzeć, dlatego że dziś zajmiemy się wymianą faceplate'ów na takie oto oryginalne. I nim zaczniecie się ze mnie śmiać, że wybrałem akurat takie, a nie na przykład czarne, no to dlatego, że dysponuję takim oto kontrolerem, będzie stanowił jeden zestaw, wydawał mi się bardziej wesoły, dlatego wymienimy te faceplate'y i dorzucimy do tego dysk twardy, wewnętrzny. Oto gwóźdź dzisiejszego programu, dysk Corsera MP600 Pro LPX, który jest zgodny z PlayStation 5. Zaczynam jak poprzednio od przygotowania sobie miejsca pracy. Pamiętajcie, że najlepiej działać, kiedy wszystko jest pod ręką. Więc mamy tu ręcznik po to, żeby zabezpieczyć konsolę, żeby się nie przesuwała, kiedy będziemy ściągać faceplate'y. Mamy ściereczkę z mikrofibry, na wszelki wypadek, żeby jeżeli znalazłoby się jakiś, no powiedzmy trochę kurzu, u nas jest to świeżo wyczyszczone, więc nie powinno być, ale najlepiej tą ściereczkę mieć. Ja mam jeszcze na wszelki wypadek pędzelek. No i koniecznie śrubokręt krzyżakowy, bo trzeba przecież odkręcić miejsce na dysk. Polecam też rękawiczki, lepiej je mieć. No to zaczynamy. Czemu podkładam ręcznik? Ano dlatego, że konsola jakby no, niestety stawia spory opór podczas ściągania faceplate'ów. Lepiej więc coś podłożyć pod nią, żeby się nie ruszała, żeby się w żaden sposób nic nie porysowało. Ustawiliśmy sobie konsolę, pamiętajcie, zaczynamy od miejsca, gdzie jest logo PlayStation, podważamy i ściągamy w tą stronę. O, zeszło. Pamiętajcie, lekko podważyć i przesunąć. Ustawiamy sobie konsolę tak, żeby włącznik, zarówno włącznik, jak i slot na płyty był w naszą stronę. Czemu akurat tak? Bo tu nie ma znaczka, nie ma logo, więc musimy wiedzieć dokładnie, którą część podważyć. Akurat w tym przypadku jest to ta i ściągamy znowu do dołu konsoli, bo tu jest dół, jeżeli stawiamy ją w pionie. Podważamy delikatnie i ponownie ściągamy. Nic na siłę, delikatnie. Ja już ściągałem to przed chwilą, a mimo to cały czas te zaczepy dają opór, więc delikatnie. Pamiętacie cały czas, że ściągnąłem obydwa faceplate'y, dlatego że zmieniam je na nowe. Normalnie, gdybyście potrzebowali tylko dołożyć dysk, zdejmujecie faceplate, który nie posiada na swojej stronie logo. Czyli to jest ta strona. Jak widzicie, całość jest wyczyszczona. Na wszelki wypadek, gdybyście widzieli coś, że się pojawiły jakieś takie, o, mały kurz, przygotujcie sobie ściereczkę z mikrofibry, przelećcie raz jeszcze to wszystko i teraz, nim ruszę do dysku, koniecznie pamiętajcie, najlepiej założyć rękawiczki. Ta śrubka, wykręcamy. Oj. Ona nie jest mocno przekręcona, pamiętajcie tylko, żeby ją gdzieś zabezpieczyć. Odkładamy na bok. Teraz to, oj, to zamknięcie również odkładamy na bok. Tutaj widzicie slot na dysk. Zwróćcie uwagę, że ta śrubka to jest śrubka, która trzyma dystans. Niestety trzeba do tej śrubki zmienić narzędzie. No akurat najlepiej na takie wąskie, bo próby tym szerokim mogą się źle skończyć, a musimy się dostać do dystansu. Odkręcamy zatem tę śrubkę. Proszę, jest śrubka i jest dystans. Po co zapytacie to małe coś? Ano po to, że dysk, gdy go wsadzimy już tutaj, trzeba będzie z drugiej strony dokręcić. W zależności od tego, jaką dysk będzie miał długość, po to są te miejsca tutaj. Zaraz wam pokażę na przykładzie naszego głównego aktora. Akurat przy tym dysku
dystans musi znaleźć się w tym otworze 80. I teraz wsadzamy go w slot. Staramy się go wsadzić w slot. Wszedł i go kładziemy. Dokładamy śrubkę i ją przykręcamy. Dysk został wsadzony i przykręcony. Teraz pamiętajcie, ta część musi znaleźć się na swoim miejscu, bo mimo że mamy radiator, odprowadzanie ciepła musi iść po tej blaszce. Dokręcamy ją i właściwie w tym momencie mamy wymieniony dysk. Jeszcze trzeba będzie oczywiście podłączyć konsolę, pozwolić wykryć, ale na tą chwilę mamy wymieniony dysk. Skoro dysk mamy założony, to teraz przyszedł czas na to, żeby założyć nowe faceplate'y, bo białych już nie założymy. Dobra. Magicznym sposobem otwarliśmy już pudełko z faceplate'ami. Żeby było ciekawiej, tę obudowę kupiłem nie w polskiej dystrybucji, bo nie było jej, tylko znalazłem je na Amazonie, o dziwo. Wybrałem taki kolor, bo były tylko dwa dostępne kolory, czarny i ten, który możecie tu zobaczyć. Dlaczego wybrałem ten? No to już wiecie, czarny mi się po prostu nie podobał. Być może przypuszczam, że za dużo będzie na nim widać kurzu i tak dalej, dlatego wybrałem taki, a nie inny kolor. Nie śmiejcie się, nie jest to dość krzykliwe, bo koło telewizora będzie wyglądało dość krzykliwie, ale trudno. Mamy jeden, mamy drugi, temu już podziękujemy. I teraz tak. No widzicie, to jest ten, który potrzebujemy za chwilę, a to jest ten, który potrzebujemy teraz. Ponownie kładziemy tak mniej więcej na tym i po prostu dosuwamy. Był klik, był, złapało. Teraz obracamy konsolę. I ponownie dokładamy, tak jak ostatnio. Ja jeszcze tutaj leżało na tym, więc przetrę na wszelki wypadek, żeby już nic nie było z ewentualnego kurzu. I teraz, tu też coś było. I teraz tą stroną do Was. PlayStation znak jest na tyle rozpoznawany, że łatwo go będzie połączyć z tym znaczkiem. Ponownie przykładamy. Samo wskoczy nam w pasujące miejsca, bo słychać było, że wskoczyło. I teraz ponownie dociskamy. Wskoczyło. Konsola jest gotowa. Ponownie przetrę. A oto i uzupełnienie tego zestawu. Kontroler pasujący kolorystycznie do faceplate'ów. No i oczywiście nasz dysk, który znalazł się w konsoli. Zaraz zobaczycie, jak go skonfigurować, jak to wygląda jak po włączeniu PlayStation 5. Jak widzicie, PlayStation 5 po zainstalowaniu dysku wewnętrznego, w naszym przypadku Corsera MP600 Pro LPX, wita nas takim oto ekranem. Możemy w tym przypadku albo nie formatować dysku i wyłączyć konsolę, co oznacza, że po prostu nie będzie on używany, albo sformatować urządzenie, żeby można było je używać. No, wybieramy. Formatowanie dysku, jak widzicie, idzie bardzo szybko. Gotowe. I teraz możecie sprawdzić prędkość odczytu. Zostało sformatowane. Możemy zmienić miejsce instalacji, znaczy to będzie trzeba zmienić, bo na dysku nie mam za wiele. Dlaczego tak długo w tej chwili konsola mieli? Przypuszczam, że dlatego, że nie podłączyłem dysku zewnętrznego SSD, który też posiadam, a na którym mam kopię różnych gier. No i plus to, że
w domu konsola jest podłączona do ekranu 4K. Tutaj jest tylko 1080. Jak widzicie, gry. Tu mamy, tu zaś musimy przejść do pamięci masowej, wybrać miejsce instalacji. W tej chwili gry i aplikacje na PS4 są do pamięci konsoli. Jak podłączę dysk SSD zewnętrzny, no to się to zmieni. A tu musimy zmienić. W tym momencie widzicie, że mamy dostęp do pamięci masowej SSD M2. Zmieniliśmy miejsce instalacji gier i aplikacji na PS5 na dysk świeżo włożony wewnętrzny Corsair MP600 Pro LPX. Jak będzie wyglądała korzystanie z niego, jakie szybkości będzie osiągał, sprawdzę to i po krótkich testach będziecie mogli to zobaczyć w artykule towarzyszącym tej wideopublikacji. Cały nasz zestaw w komplecie, gamepad, konsola w nowych kolorach, nie wiem jak wy, ale mi się bardzo podoba, wpasuje do tego kontrolera, świetnie wygląda. No i oczywiście dysk twardy, bo bez niego to wszystko nie byłoby możliwe. Nie zdecydowałbym się pewnie tylko po to, żeby wymienić faceplate'y, otwierać. A z dyskiem dodatkowa rzecz, którą można automatycznie sprawdzić i docenić. Świetna sprawa, polecam. Jeżeli chcecie wymienić faceplate'y, już wiecie jak to zrobić, poszukajcie ich, może Wam się uda znaleźć inne kolory. Bardzo fajnie to wygląda. Ja wybrałem swój, może za jakiś czas zmienię. Na razie zostaję przy purpurowym. Trzymajcie się czołem. Cześć.